Wybitny polski uczony, wirusolog, wynalazca szczepionki przeciwko durowi plamistemu. Człowiek, który wybrał narodowość raz, pozostał jej wierny przez całe życie. Człowiek oddany nauce. 2 września 1883 roku urodził się profesor Rudolf Stefan Weigl, odkrywca szczepionki przeciw tyfusowi. Profesor Rudolf Stefan Weigl to odkrywca pierwszej skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi. W czasie wojny uratował życie kilku tysiącom osób, zatrudniając ich jako karmicieli wszy. Życie uratował m.in. Stefanowi Banachowi i Zbigniewowi Herbertowi. Wybitny uczony, lekarz, wirusolog, odkrywca szczepionki na tyfus plamisty. Trzeba pamiętać, że w tamtym okresie, czyli przełom XIX-XX wieku, pierwsza połowa XX wieku, była to straszna choroba zakaźna, pasożytnicza. W związku z tym te badania profesora Weigla nad tą szczepionką były bezcenne. Pochodził z rodziny austriackiej, przyszedł na świat na Morawach. Natomiast wcześniej osierocony, wychowywany był przez ojczyma w kulturze polskiej i to zadecydowało o całym jego życiu. Studiował nauki biologiczne na Uniwersytecie Lwowskim i tam swoją pracowitością, talentem się wyróżnił, zdobył kolejne stopnie naukowe i został profesorem. W czasie II wojny światowej, kiedy kierował właśnie laboratorium czy instytutem właśnie zajmującym się badaniem nad wirusami w Lwowie, wielokrotnie musiał dawać świadectwo i to nawet świadectwo, które było związane z zagrożeniem życia. Niemcy namawiali go bardzo często do tego, aby wpisał się na Volkslistę, ponieważ miał pochodzenie austriackie, więc bardzo, bardzo chętnie chcieli Niemcy go na tę listę wpisać. Profesor nie zgodził się na to. Powiedział, że w życiu tylko raz wybiera się narodowość i on tę narodowość już wybrał. Uratował co najmniej kilka tysięcy Polaków, w tym także Żydów, w sytuacji, w której każdego dnia mógł za to zapłacić swoim życiem. W sytuacji, kiedy Niemcy straszyli go tym, że no, może podzielić los profesorów lwowskich rozstrzelanych w 1941 roku, odpowiadał im, że pracuje całe życie ze zjawiskiem śmierci, tym się zajmuje i to nie robi na nim wrażenia, tylko no, jeżeli mają go zabić, to jako polskiego profesora. Potrafił tę sytuację wykorzystywać w taki sposób, że ratował życie swoich współpracowników. Zatrudnił w swoim instytucie jako karmicieli wszy całą elitę polskiego świata naukowego, jaka przeżyła rozstrzelanie przez Niemców profesorów lwowskich. Uratował w ten sposób życie co najmniej Stefana Banacha, wielkiego matematyka. To było bardzo dokuczliwe, prawda, dla człowieka, ale ratowało życie. Oblicza się, że kilka tysięcy ludzi w ten sposób właśnie profesor Weigl uratował, że wpisywał ich na taką szeroką listę współpracowników właśnie tego instytutu. Warto powiedzieć, że tą szczepionkę, która oficjalnie była produkowana dla armii niemieckiej, dostarczano również nielegalnie ludności polskiej, dostarczano na przykład oddziałem polskim partyzanckim czy ukrywającym się Żydom. Był więc osobą, która zachowywała się w sposób bohaterski i godny najwyższego szacunku i uznania. Taką formą represjonowania profesora było odmawianie poparcia jego kandydatury do Nagrody Nobla. Za każdym razem względy polityczne udaremniały to otrzymanie Nagrody Nobla. W czasie II wojny światowej został zgłoszony, sprzeciwił się okupant niemiecki właśnie za karę, za tą odmowę współpracy, listy narodowościowej. Po wojnie blokowany był przez władze Polski Ludowej. Mając ten wysoki etos uczonego, człowieka właśnie związanego z badaniami naukowymi, rezygnował z tej najwyższej, najbardziej prestiżowej w świecie naukowym nagrody, aby właśnie zachować swoją godność i wyrazić swój sprzeciw wobec metod stosowanych przez okupantów. Dzięki temu instytutowi uratował bezpośrednio ponad 5 tysięcy osób, a przecież ta jego szczepionka ocaliła miliony ludzi na całym świecie.